Kampus. Kampus. Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w audycji albo poczytam. Nazywam się Anna Karczewska. A moim gościem dzisiaj jest Bartek Kaftan. Dzień dobry. Dzień dobry. Który to przetłumaczył? Jest w ogóle tłumaczem? Czy jesteś reporterem, czy jesteś dziennikarzem piszącym o podróżach? Jak hmm? to jest? Raczej nazywam się dziennikarzem piszącym, piszącym o podróżach. A jesteś podróżnikiem? E, już nie, kiedyś chyba, kiedyś chyba bardziej nie, to chyba nie wiem, czy to jest smutne. Nie wiem, raczej, raczej wolę mówić o sobie, że jestem dziennikarzem piszącym o podróżach, bo jak mówię, że jestem podróżnikiem, to wszyscy sobie od razu wyobrażają, że spędzam pół życia gdzieś w hamaku. Marek Kamiński. Albo, albo, albo tak, albo na biegunie, a, a to jest dość dalekie od tego, jak, jak żyję na co dzień, więc żeby nie, nie wprowadzać jakichś tutaj nieporozumień, to. Rozumiem. To tak. Pójdź, czy przyjechałeś na rowerze do studia? Tak, przyjechałem na rowerze. Ja też przyjechałam na rowerze. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że mamy Rowerowy Maj. Dosyć wspaniałą inicjatywę, która bardzo mi się podoba, bo dzieciaki z szkół podstawowych i chyba nie tylko z całej Warszawy, nie wiem czy z całej Polski, bo się nie dokształciłam, są nagradzane za to, że jeżdżą do szkoły jednośladami. Można jeździć, chociaż nie rolki, to nie jedno ślad. Można jeździć wszystkim, co nie ma wspomagania elektrycznego, i za to dostaje się punkty i można wygrać różne super rzeczy. W związku z tym ścieżki rowerowe zaroiły się w okolicach godziny siódmej i ósmej młodzieżą i dziećmi i rodzicami z dziećmi, co jest ekstra i uważam, że to w tę stronę powinno wszystko iść. Uważam oczywiście też, za co zaraz spadną na mnie gromy, że powinno się zamknąć absolutnie wszystkie ulice w Warszawie i zamienić je w ścieżki rowerowe. I dzisiaj będziemy rowe, rozmawiać z okazji rowerow, Rowerowego Maja, ale też ukazania się książki na okrągło sekretne życie roweru, wydanej przez wydawnictwo Wielka Litera, którą to Bartek przetłumaczył. Tak jest. To mi jeszcze jest, no ogromne, jak dla mnie, bo słuchacze i słuchaczki wiedzą, że moją ulubioną objętością książki jest do 200 stron. Okej, okay, tu jest więcej. Tu tak. mamy prawie 400, jeszcze w takim większym formacie. Pięknie wydana książka, ilustrowana, co się w każdym przypadku książki, może nie naukowej, ale nie fikcyjnej, bardzo przydaje. Książkę napisał Jody Rosen. I to jest tak, to jest książka opowiadająca w dużym skrócie historię roweru, tak jak jest napisane na okładce. Ale to jest bardzo mocno pogłębione. Powiedz nam, dlaczego to jest pogłębione, co to znaczy? Czyli, y, to jest książka, wydaje mi się, dość erudycyjna, która opowiada, tak mi się wydaje, nie tyle może o historii roweru, bo gdy mm. mówimy historię roweru, to od razu... Nasze skojarzenia chyba biegną gdzieś w stronę takiej historii technicznej, mm -hmm. tego jak się zmieniały modele, jakieś ko kolejne wynalazki. A to jest trochę opowieść o tym, jak rower towarzyszy człowiekowi i człowiek towarzyszy rowerowi. Otóż, hi trochę historii, historii, historii idei, relacji, To też relacji i idei, jaką tak. jak niesie w zasadzie jeżdżenie na rowerze za sobą. Tak, to znaczy jest, jest historią tego, jak, właśnie, jak na różne sposoby rower nam towarzyszy na co dzień i jako pojazd transportowy i jako narzędzie rekreacji, ale też jako wehikuł właśnie dla naszych różnych marzeń, utopii, fantazji i obiekt, który też czasami nienawiści od razu i niechęci, bo to jest bardzo w tej książce widoczne, że od początku rower budzi ogromne i, i skrajne emocje, więc... To jest właśnie opowieść o jakiejś takiej intymnej relacji między ludzkością a, a rowerami. Tak bym to chyba ujął naj, najkrócej. Zdecydowanie, autor jest jednym z nas, i czy, czuć to na, na kartach tej książki, że on jest po prostu fan, Może nie fanatykiem roweru, bo to źle brzmi, ale jest, kocha ten rower. Jak on im pisze, to widać, że to jest taka absolutna i czysta miłość, że on się wsłuchuje w to, jaki dźwięk. Ja też to zresztą uwielbiam. Wydaje koło, które się toczy, tak? Jak jest wszystko mm -hmm. dobrze nasmarowane, i to jest ten dźwięk, który powinien być. Tak. E, pisze o tym, jak pięknie się w szprychach odbija światło albo słońce, jak się jedzie. To są takie już e, maniackie, trochę po, jakby wstawki, ale bliskie mojemu sercu. Tak, że znaczy autor ewidentnie jest troszkę <coughs> rowerowym fetyszystą, ale co ciekawe, nie jest, wydaje mi się, że zupełnie nie jest gadżeciarzem. To znaczy, jego w ogóle nie interesuje, y, jaką, y, jakie logo ma na której części, czy że no, to, to, to zupełnie na niego nie działa, na niego działa. Właśnie jest chyba sama Frajda, z, z obcowania z rowerem, e, z tego jak on w cudownie prosty sposób działa, e, i chyba z, z tego stanu jakiegoś, który mu dostarcza. Tak? E, książka się zaczyna dziwacznie. E, ja byłem bardzo zaskoczony, jak zaczęli ją tłumaczyć, no bo zaczyna się od, od latania. Tak? I, mm -hmm. to, o, I to tak, w to zasadzie wspaniałe. od latania w ogóle, od podróży w kosmos. E, I e, dla mnie to było w pierwszej chwili zupełnie intuicyjne, bo mnie się rower z czym, czym, kojarzy z czymś takim no w, przyziemnym w najlepszym sensie tego słowa, tak z mm -hmm. tym, że właśnie jadę gdzieś za miasto polną drogą i e, jestem bardzo zakorzeniony w, w miejscu, a nie z bujaniem w obłokach. ale faktycznie e, im więcej o tym myślałem, tym bardziej się zgadzałem z Rosenem, e, który pisze, że jazda rowerem jest stanem najbliższym letaniu, jakiego w większości z nas będzie nam doświadczyć. I to jest w ogóle świetna obserwacja i wydaje mi się, że trafia w w sedno y, czynności, jaką jest, jest jazda rowerem, bo, y, no bo unosimy się na tej cienkiej warstewce powietrza w oponach nad ziemią, odrobinę, ale jednak, rozpędzamy się, przestajemy badałować i suniemy przez przestrzeń, tak, czując pęd powietrza na twarzy. Y, I szczerze mówiąc, im bardziej o tym myślę... Tym bardziej mam wrażenie, że to jest jeden z kluczy do sukcesu roweru i z tego, że on z nami tak długo jest po prostu, mm -hmm. poza wszystkimi zaletami takimi czysto użytkowymi. To jest właśnie ten stan takiej codziennej euforii, którego rower nam dostarczy i dzisiaj jakie jechałem tutaj do studia, przez e, kwitnącą Warszawę. Widziałem tyle osób na rowerach, właśnie, które ewidentnie przeżywały ten swój stan małej euforii. jadąc przecież nie wiem, na zajęcia, w na mm -hmm. uczelni, tak, do szkoły, Wszyscy do mają pracy. To takie wspaniałe błogie wyrazy twarzy. Nie, tak, uśmiechają tak. się do siebie. To jest. E, czy kierowcy samochodów się do siebie uśmiechają jak się miał? E, raczej chyba co no. sobie pokazują. Ale Ludzie na rowerach się uśmiechają do siebie, to jest cudowne. Tak, I to jest wydaje mi się, że to jest właśnie. E, bo Rosen też oczywiście podaje mnóstwo jest zalet rowerów takich bardzo wymiernych, tak. No wiadomo, rower jest stosunkowo tanim. Pojazdem, mhm. jest łatwy w utrzymaniu, jest e, łatwy w przechowywaniu, łatwy w przechowywaniu, jest tak? W, w tym momencie zaludnienia e, kuli ziemskiej, nie, że to tak. jest jakby coś co zajmuje po prostu mało miejsca. Zajmuje mało miejsca. Jest też co mnie zaskoczyło i to jest e, świetna obserwacja, jest genialnym przetwornikiem energii, mhm. bo tam jest przetworzony taki fascynujący eksperyment. Zmierzono e, Porcje kalorii, które należy dostarczać ludzkiemu silnikowi roweru, i energię przez niego generowaną. I okazuje się, że człowiek sprzężony z rowerem, pod względem tego wytwarzania energii z dostarczanych kalorii, przebija lokomotywę. Mm -hmm. To jest, jest niebywało zupełnie, tak? Znaczy nie ma, nie, nie... Ciekawe, czy lokomotywa też jest szczęśliwa jak jedzie. No właśnie, ale lo... no, tak no, trzeba. To są bior... produkty uboczne nie jazdy na rowerze. To są naprawdę endorfiny. W sensie to, to jest taki stan. Jak się bardzo szybko jedzie e, na przykład z górki e, zachęcam, żeby mieć wtedy kask na głowie. E, to jest coś takiego, że po prostu aż ci się tak trzepocze w środku, nie z tej radości i z tej ekscytacji, a bardzo mi się jakoś nie wydaje, żeby łatwo to było osiągnąć na co dzień, nie mając roweru. Ja przez całą zimę zawsze czekam na ten moment, kiedy mogła wsiąść na rower. Ja szczerze mówiąc, zaczęłam jeździć przez całą zimę e, i e... Jestem ciepłolubna, więc nie mogę. Rozumiem, ale zimy dają nam ostatnio tutaj e, trochę fory, bo... No tak są coraz łagodniejsze i naprawdę ja kiedyś też nie, nie jeździłem w zasadzie zimą albo albo sporadycznie w tej chwili korzystam z roweru użytkowa w zasadzie cały rok, tak, po prostu dojeżdżając do, czy to do pracy, czy, 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 czy po zakupy, tak, czy żeby wziąć psa w koszek i pojechać z nim na spacer. E, I zauważyłem, że w ciągu całego roku naprawdę dni, kiedy nie robię tego ze względu na pogodę, mogę policzyć pewnie na palcach obu rąk, bo... Plusy i minusy ocieplenia globalnego. E, tak, znaczy, no, to jest, no, wydaje mi się, że być może po prostu planeta rzuca nam jakąś linę ratunkową, mówi hej, e, skoro tyle nabraliście, to, to to łapcie, łapcie chociaż to, bo naprawdę wydaje mi się, że klimat Warszawy w tej chwili osiągnął stan prawie optymalny, jeśli chodzi o jazdę rowerem i, i, i sprzyjanie. Co oczywiście nie znaczy, że Warszawa jeździ. jako miasto już jest takim miastem, które jest bardzo dobre do jeżdżenia na rowerze, gdyż za każdym razem jak wjeżdżam na bardzo wysoki krawężnik albo z niego zjeżdżam, to przeklinam ludzi, którzy wymyślili taką, takie przeszkody na ścieżkach rowerowych. Przeczytam fragment, przeczytam w ogóle kilka fragmentów, bo ta książka, to, o czym pewnie zaraz powiemy, jest w ogóle kopalnią anegdot um, i takich, może nie anegdot, tylko takich ciekawostek, które możemy potem opowiadać e, w towarzystwie różnych e, sympatycznych ludzi i zarabiać punkty towarzyskie. E, ale najpierw przeczytam fragment, który mi się bardzo spodobał, e, no bo trochę zdradza jakby, jak to się brzydko mówi, mindset e, autora. E, fragment brzmi tak. Możliwe jednak, że wehikułem dla naszych umysłów jest, te, jest też sam rower. Wszyscy wiemy, jak bardzo jazda na nim pobudza mózg, poszerza horyzonty i wyostrza zmysły. To najlepszy ze znanych mi sposobów na osiągnięcie odmiennego stanu świadomości. Może niekoniecznie szlachetności czy oświecenia, ale na pewno pobudzenia. Jazda rowerem przebija pod tym względem jogę, wino czy trawkę i dorównuje seksowi i kawie. E, I to, to, to jakby to zdradza e, podejście autora, że on oczywiście stara się być, i to jest e, też e, bardzo cenne. E, pisze oczywiście o tym, że wszyscy wiemy, że rower jest uważany za taki bardzo ekologiczny, środek transportu i tak dalej, natomiast nikt się nie zastanawia nad tym, skąd przyjechały do nas części, do tych rowerów, czy zostały pozyskane w sposób fair fairtrade'owy, czy nie, no bo umówmy się... Raczej nie. raczej nie. i też w historii roweru, te wszystkie historie z Kałczukiem i tak dalej, które też są opisywane w książce, no było tam parę takich ciemnych plam na, na życiorysie naszego velocypedu, i Jody Rosen faktycznie przez tą swoją książkę stara się być, bo on tak sobie przechodzi trochę kluczy, czasami, w, jeżeli chodzi o jakby chronologię, opisuje od samego początku, od roku wynotowałam sobie 1817, kiedy pan brzmi baron, nie pan Karl von Drais, nie wiem czy tak się nazywa, Drais, tak. mhm. wymyślił laufmaschinę. Mhm. Czyli maszyna dochodzenia, tak? Do maszyna, maszyna biegowa. Dosłownie. Biegowa to się, mhm. to się tłumaczy, tak? No to jest, to jest rower, rower bez pedałów, można powiedzieć. Tak? Pojazd, który miał dwa koła tej samej wielkości, ustawione jedno za drugim, połączone drewnianą ramą. Miał siodło, miał coś na kształt kierownicy i siedziało się na tym okrakiem, odpychało nogami od ziemi takim ruchem przypominającym trochę łyżwiarza. co jest fascynujące, ten. No, ten welocypet, o czym zaraz powiem, nie, nie sprawdził się jako, jako masowy środek transportu. Natomiast on dzisiaj powrócił w wielkiej glory chwały jako rower biegowy dla dzieci. Tak? Mm -hmm. I, I to jest taki tam pada takie fajne zdanie w książce też, że pierwszy rower w dziejach wraca dzisiaj jako pierwszy rower w życiu każdego rowerzysty i każdej rowerzystki. Także okazuje się, że jest jakaś nisza dla, tego, dla, dla tej lauf maszyny. I, w... i, i, I że ten wynalazek w gruncie rzeczy był doskonały, w sensie, no nie chcę powiedzieć, że był genialny, chociaż tak uważam, e, ale jest też takiego w tej historii roweru, że m, ciężko, to wczoraj się nad tym zastanawiałam i to też w tej książce pada, jak teraz patrzymy na rower, to wydaje nam się dość niemożliwe, żeby on nie istniał. Znaczy, to jest tak prosta konstrukcja e, i tak oczywista, że wydaje się być dziwne, że ktoś musiał to wynaleźć. Tak, tam jest też, takie, jest też różne takie zdanie i to jest bardzo... W ogóle Rosen lubi to, co, to, co powiedziałaś, on lubi o, oglądać jedną rzecz z różnych, mm -hmm. z różnych stron i ją obracać, obracać z różnych perspektyw, się na nią patrzeć i wyszukuje takie, takie rowerowe paradoksy różne. No i jednym z nich jest właśnie to z jednej strony, że tak jak mówisz, że rower w ogóle trzeba było wynajdować, bo przecież dres, tą swoją maszynę biegową konstruuje z surowców i części, które były znane ludzkości co najmniej kilkaset lat wcześniej. Tak? To jest, są koła odwozu, drewno, skóra Dziękuję. Tam nie mhm. ma żadnych jakichś przełomowych rozwiązań technicznych. Chodziło o to, żeby to złożyć w całość. A z drugiej strony, co jest niezwykłe, rower, rowery, na których jeździmy dzisiaj, w zasadzie nie różnią się niczym od tak zwanego safety bicycle, czyli w Polsce to nazywano też bicyklem niskim, czasami, yy, kiedyś, yy, czyli roweru Wynalezionego przez Johna Starleya w 1885 roku, jeśli dobrze pamiętam, który miał dwa koła ustawione jedno z drugim tej samej wielkości i napęd łańcuchowy, który przenosił si no, siłę naszego pedałowania na, na tylne koło. I potem, oczywiście, wymyślano różne rzeczy, tak, doszły przerzutki, napęd wielobiegowy, różne rodzaje hamulców, nowe surowce. Teraz hybrydy? Teraz hybrydy, mhm. tak, ale zasadniczo od tamtego czasu. Nie wymyślono w rowerze nic istotnie nowego. To jest ciągle ten sam pojazd To jest fascynujące, bo rower pochodzi przecież z to z relikt epoki wiktoriańskiej. Tak? On jest mhm. w jakimś sensie równolatkim. Nie, wiem, maszyny do pisania telegrafu pochodzi z czasów świetności silnika parowego, i te wszystkie wynalazki są dzisiaj w Muzeum Techniki albo ewentualnie nie, maszyny tak są, do pisania są na biurkach nostalgicznie usposobionych pisarzy. Mhm. A rowery są w domach milionów, setek milionów ludzi na całym świecie i doskonale spełniają swoje zadanie. Więc to jest niesamowite, że rower rodzi się dość późno, ale w zasadzie od razu w formie, tak jak powiedziałeś, idealnej, no w tym sensie, że trudnej do, trudnej do udoskonalenia. Myślę, że to co powiedziałeś, te hybrydy, czyli rowery elektryczne, to chyba jest w tej ewolucji roweru, patrząc na punkty kluczowe, być może. Kolejny jakiś taki krok, mm -hmm. który, który, naprawdę odmienia oblicze naszego rowerowania i, i myślę, że i, no bo rower staje się w tej chwili coraz bardziej masowym środkiem transportu miejskiego na zachodzie Europy przede Nawet wszystkim. Nawet jak ktoś już z takim leniuszkiem, leniuszkiem, to jak ma te rowery pół y elektryczne no to już może na nie wsiąść i sobie pojeździć. Tak, ale ja przyznam, że ja podjechać też na pod początku górkę. myślałem o rowerze właśnie elektrycznym jako o takim czymś, że to a no, to właśnie jak mu się nie chce padałować mm -hmm. to niech. Ale, ale szczerze mówiąc, jeżeli patrzymy na rower z punktu widzenia użytkowego, to fakt, że możemy dojechać do pracy i na przykład nie być zjani kompletnie, mm -hmm. to jest ogrom. Albo właśnie znaczy... podjechać pod górkę, albo jeździć pod górkę. Po, po 60, tak? No bo to też I Jeździć są po, takie po 60, rzeczy. albo jeżeli zobaczymy przecież bardzo y, dużo rowerów elektrycznych używają na przykład dostawcy jedzenia, tak, mm -hmm. którzy prawdopodobnie po 100 km dziennie, no i wtedy to już nie jest kwestia bycia leniuchem, tak, tylko kwestia po prostu przeżycia. przeżycia, tak? A jeżeli sobie teraz pomyślimy, i to też akurat Jody Rosen bardzo fajnie nam nas otrzeźwia, bo my cały czas mówimy o rowerze trochę z naszej perspektywy europejskiej, tak? Mhm. A przecież po świecie jeżdżą miliony rowerów, jeżdżą po, w krajach globalnego południa i miliony z nich na przykład spełniają rolę po prostu pojazdów ciężarowych, towarowych, tak? Mhm. To wyobraźmy sobie, jeżeli dołożymy tam taki prosty silnik elektryczny, to zmieniamy po prostu życie milionów e, ludzi na świecie, tak? E, tam jest w rozdziale e, objuczony, który właśnie opowiada o, o, o rykrzaczach z Bangladeszu, ale też w ogóle o rowerach, jako o pojazdach towarowych, jest kolejna fascynująca dana, którą myślę można zabłysnąć na, mhm. na imprezie albo w rozmowie ze znajomymi, e, mianowicie, że w w samych Chinach jest więcej trójkołowców, tak? no, czyli rowerów, y, które możemy podejrzewać spełniają rolę właśnie y, towarową. Ich jest więcej niż wszystkich innych pojazdów towarowych na świecie razem wziętych. Znaczy mm. ciężarówek, pociągów, statków, kontenerowców. Tak, to jest absolutnie e, niezwykłe. To jest nieprawdopodobne. Ja przyznam, że czytałem to zdanie kilka razy, bo nie mogłem w to zupełnie uwierzyć. Tak? I mm -hmm. oczywiście... No ciężko jest porównywać rower, który wiezie skrzynkę, nie wiem, z warzywami na, na bagażniku z kontenerowcem, no bo to, to jest inna skala, ale jeśli popatrzymy na funkcjonowanie globalnej gospodarki. I na to, jak ogromną rolę odgrywają rowery właśnie w dostarczaniu produktów na tym ostatnim już odcinku łańcucha pokarmowego. tak? Czyli mm -hmm. ten terenowiec dowozi kontener do portu, potem to samochody gdzieś rozwożą, a potem ktoś to musi dowieść na targ albo do sklepiku gdzieś. Albo gdzieś, do jakiejś odległej wioseczki, nie? Albo do odległej jeszcze. wioseczki, mm -hmm. tak. I to jest niesamowite, też jak, jak pisze Rause, jak my słabo to jeszcze zbadaliśmy, jak niewiele socjologowie czy ekonomiści wiedzą o, o roli rowerów w funkcjonowaniu globalnej gospodarki, a, a jak na to spojrzymy z tej strony, to, to jest ona ogromna. I, I ja przyznam, że do tej pory zawsze hasło tak rower bagażowy kojarzyłem z, z modnymi takimi pojazdami, z tak, ro, mm -hmm. wydłużonymi rowerami, które mają skrzynię, w której można przewieźć zakupy albo dzieciaki dowieźć do szkoły i to jest super i cieszę się, że widzę ich coraz więcej w Warszawie, no ale przecież jak, jak sobie pomyślimy szerzej, to na całym świecie y, rowery z naj, najróżniejszymi śrubkami, jakimiś bagażnikami, jukami, y, hakami, platformami no, przewożą y, miliony i miliony ton towarów każdego dnia. I to jest fascynujące też, że ta książka właśnie Otwiera nas na taką perspektywę też pozaeuropejską. Myślę, że to jest wielka, mm -hmm. wielka zaleta tej opowieści. Ale też to, to trochę jak teraz powiedziałeś, że te rowery z hakami, jakby korzyczkami, tak dalej, tak dalej, to, że rower haha, można dosyć łatwo samemu skakować właśnie. W sensie bierzesz podstawowy rower i możesz sobie tak naprawdę zrobić na nim to, co ci się podoba. Możesz sobie powiesić, nie wiem, kwiatki, możesz sobie zrobić koszyczek z przodu, z tyłu, z boku, możesz mieć juki. Możesz sobie, nie wiem, zamontować jakieś urządzenie do trzymania głośniczka. Możesz zrobić z nim bardzo wiele różnych rzeczy. E, tak naprawdę, nie będąc ani inżynierem, inżynierką, mm -hmm. się mówi? tak. Inżynierka. E, I mając bardzo jakiegoś ograniczone środki, możesz sobie ten rower po prostu przerabiać tak, żeby był tak, jak Ci się podoba. Tak, to jest w ogóle ideał e, Majsterkowicza, prawda? A tu są jeszcze, jakby w tej książce, pokazane takie czasami zupełnie y, nietypowe zastosowanie roweru, tak, bo jest, jest rozdział cały o. O rowerach stacjonarnych, czyli rowerach wykorzystywanych na przykład do napędzania różnych, różnych maszyn. Ja się sam z tym spotkałem w, podróżując po, po, po Meksyku czy po Gwatemali. Na przykład, właśnie wszelkiego rodzaju maszyny napędzane napędzane za pomocą pedałów jakichś, mhm. czy, czy do szlifowania. Tak? No generalnie wszystko, co wymaga jakiegoś ruchu obrotowego, może być, może być takim rowerem napędzane. Ale jest tu też rozdział w tej książce o. O rowerowej pornografii, tam są na przykład yy, rowery. Mój ulubione które są... oczywiście. Nazywa się Między udami które są przebudowywane no, w różne y, wymyślne gadżety erotyczne. Tak? I można się oczywiście to potraktować jako jakiś taki, taki żartobliwy przepis, ale to też jakoś pokazuje y, niesamowitą uniwersalność roweru właśnie. Tak? To, że, mm -hmm. że mając odrobinę y, mając umiejętności y, takich konstruktorskich fantazji. i dużo fantazji, <laughs> można z roweru zrobić zupełne jakieś cuda fantastyczne. No właśnie, to wywołałeś niestety wilka z lasu, mówiąc o gadżetach erotycznych i o rozdziale między udami, gdyż oprócz tego, że to jest rowerowy maj, jest też wiosna, a wiadomo, co się wiosną dzieje z ludźmi. E, I ja muszę powiedzieć o swoim ulubionym rozdziale, i nie będzie to między Udami, będzie to rozdział rowerowa gorączka, ostatnia dekada e, XIX wieku, który to rozdział jest, e, i to zaraz pewnie będę będziecie pytać też o, o, o tłumaczenie tego, jest tak naprawdę kompilacją m, tekstów prasowych z e, no, tam 1899, 99, 91, 95 m, na temat tak zwanej rowerowej gorączki, która ogarnęła e, no, tutaj, jakby to, co zwróciło moją uwagę, to były kobiety, tak? które nagle zaczęły porzucać domy rodzinne, w takim sensie, że przestały gotować, przestały zajmować się dziećmi, zakładały blumerki, czyli e, specjalnie zrobione spodnie rowerowe dla kobiet, tak żeby można było jeździć normalnie o krakiem e, i nie narażać się na e, urazy, a m, każda z, z słuchaczek. E, i rowero, rowerówek wie o tym, że jak się wsiądzie w zbyt długiej spódnicy, to nawet jak się ma osłonki, to często można zostać po prostu w samych majtochach na środku ulicy, bo spódnica jest wkręcona w szprychy. I tutaj jest bardzo wiele wspaniałych, wspaniałych tekstów, to już Wam zostawię, żebyście sobie mogli sami poczytać. Natomiast mnie się bardzo podobało na przykład. Taki wyimek z artykułu. Pan Denison twierdzi z kolei, że żony opętał rowerowy szatan, a na dowód przekłada niniejszy list, który niedawno od niej otrzymał. Mój drogi mężu, spotkamy się na rogu trzeciej ulicy i siódmej alei. Przynieś mi moje czarne blumerki, puszkę oleju i krucze rowerowe. I to jest dowód na to, że żona jakby oszalała. Dalej jest wspaniały, wspaniały cytat. Francuskich doktorów frapuje nowy rodzaj psychozy dotykający cyklistki. Kobiety jeżdżące na rowerze stają się niewiarygodnie okrutne. <laughs> Mi się też bardzo spodobało. Eee, no i oczywiście to do, co wywołałeś, czyli z The American Journal of e, Obstetric, e, ja mam bardzo słabo z czytaniem po angielsku. Obstetrics, czy mówię, czy? Chyba, tak. Obstetrics and Diseases of Women and Children. Straszny łamaniec. Eee, I tu jest napisane jest no i zupełnie m, do pomyślenia iż w określonych warunkach siodełko rowerowe może wyrabiać i krzewić ów potworny nawyk. E, można się domyślić jaki. E, można je wszak ustawiać w dowolnym położeniu, a sprężynę wyregulować tak, żeby naciągnąć lub zwierczyć skórzane pokrycie. Dzięki temu dziewczyna jest w stanie unosząc nos siodła w górę lub luzując skórę tak, aby powstała w niej podłużna bruzda, otulająca szczelnie całą waginę i zadarta do przodu ku górze. Zapewnić nieustanne pobudzenie wektarce i wargom sromowym. E, wydaje mi się to absolutnie wspaniałe, że mężczyzn od tak dawna e, tak bardzo pobudza e, temat kobiet na rowerze. E, wydaje mi się to będzie dosyć dziwne, S y Dosyć naiwne i w jakiś sposób w tym momencie dosyć słodkie, e, bo, bo tak trochę taką takim pensjonariuszem, tak? Który... Znaczy przede wszystkim tutaj w tym fragmencie, który przeczytałaś, ja od razu widzę autora tego tekstu, jak on siedzi po prostu za biurkiem i się poci i tak, tak? No tak, bo tak. E, powiedzieliśmy na początku tak, że, że rower jest wehikułem dla naszych różnych fantazji. Mm -hmm. e, I czasami to są to fantazje, jak widać, dość niezdrowe. A czasami jest też wehikułem, jak widać, dla naszych koszmarów, tak? no bo dla tych wszystkich facetów, rower jest narzędziem szatana. On im po prostu rozbija ich porządny wiktoriański świat, gdzie. I psuje im kobiety, no. Psuje im kobiety, tak. Ten, ten rozdział, muszę powiedzieć, jest, jest fascynujący. On, tak jak powiedziałeś, składa się w całości z wycinków prasowych z ostatniej dekady XIX wieku, czyli z momentu Tuż po właśnie wynalezieniu tego w, ro, ro, roweru, tak, mm -hmm. bo to tak się na, nazywał. Zresztą to była po prostu na, nazwa towarowa, która w Polsce nie została jako rower. Je, je, po, język polski jest dość pod tym względem oryginalny. E, I e, ten wynalazek był przełomowy o tyle, że wcześniej mieliśmy bicykle z wielkim kołem, na których jeździło się trudno, tak. Mm -hmm. Ten rower nie na przypadkowo nazywał się Safety Bicycle, bo po prostu dało się na nim bezpiecznie jeździć. I on naprawdę ruszył z posad świata, to znaczy wyzwolił miliony kobiet, znaczy, tam są też wypowiedzi sufrażystek mm -hmm. amerykańskich, które mówią, że tak, żerowe że zrobił więcej dla wyzwolenia kobiet niż jakikolwiek inny wynalazek. Bo to był pierwszy środek transportu względnie drogi, który umożliwiał niezależne, samodzielne przemieszczanie się, tak? Mm -hmm. Bez użycia e, siły zwierząt pociągowych. To jest szalenie istotne, tak? My, mm -hmm. my o tym dzisiaj zupełnie zapo zapominamy, ale wtedy można było tak, na no, albo iść, no, można było już pojechać powiedzmy koleją, czy czy parowcym, ale tak, żeby się przemieszczać samodzielnie, można było albo pójść pieszo, albo podjechać wozem, czy, czy konno. Tak? No i te, 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 więc rower tutaj robił prawdziwą rewolucję. Wyzwalał również kobiety z tych, z tych ciężkich krynolini e, i strojów. No i e, dawał im radość. To jest, to jest, da, ja I dawał tak im radość. Tym, I to nie? widać, i wydaje mi się, że w tych historiach, właśnie, których, takich jakich, które no, autorzy mężczyźni określały mianem jakichś takich rowerowych histerii. Widać właśnie, że on uwalnia te pokłady euforycznych emocji, o których mówiliśmy. Znaczy, to jest taka frajda, że zostawia się. No, myślisz sobie, po co ja mam siedzieć przy tych garach cały czas tylko, tak? I jak pójdę, mogę na rowerze? Pójdę, się, pójdę się przejechać na rowerze, tak. I to jest to jest fascynujące. Ale też rower, tak samo w tym czasie, jak jak, tak jak wyzwala kobiety, to jest też siłą emancypującą e, klasy ludowe, tak? mm -hmm. bo te, e, jest, są tam też takie utyskiwania, tak? że do, do tej pory biedota chodziła piechotą, tak? a, a jeździli tylko panowie, tak? A teraz biedota bierze rower, mija powóz jeszcze kurzy panom w twarz, prawda? Mm -hmm. Więc to jest to jest, jest fascynująca historia. Co mi przypomina niestety współczesność naszą. No hmm, tak, to jest, ale to jest, to, jest, to, jest też, to jest też czas, czas jakichś takich ogromnych, ogromnych emocji. Jest ileś wycinków, które opowiadają, jak rower też wywrócił do góry nogami gospodarkę, tak? bo mm -hmm. fascynujący też fragment, on akurat się też pokrywa z innym, z innym rozdziałem dotyczący Zmierzchów świata właśnie transportu końskiego, bo mm -hmm. to jest też o, czym, o czymś rzadko myślimy. Zwykle przeciwstawiamy rowery samochodom, tak? Ale najpierw jeszcze odbyło się starcie rowerów z końmi, tak? Mm -hmm. I przecież to, to, jest też, to jest też ogromna zmiana, bo dookoła tych, tych koni była, było ileś całych zawodów. tak, Był handel sianym na przykład. Tak? Tam są fragmenty dotyczące tego, że, że handel sianym w Nowym Jorku po prostu został kompletnie rozłożony na łopatki w kilka lat w związku z upowszechnieniem się rowerów. Tak? Myślę, że tego możemy śmiać, ale to mhm. zrujnowało mnóstwo ludzi. Tak? Kowale, weterynarze, którzy się tymi końmi zajmowali, tak, siodlarze, którzy nagle muszą się przestawić z robienia siodeł końskich na siodełka rowerowe. Jest cudowne, są, są takie cudowne narzekania E, pewnego Goli Brody, który mówi, że kiedyś, e, że kiedyś panowie przychodzili do niego, żeby się ogolić, ostrzyć, mówi, czasem nawet umyć włos szamponem, bo chcieli się spotkać z przyjaciółką, na przykład ją zabrać do teatru. Tak? mówi. A teraz mówi, teraz proszę pana, oni idą na rower i mają w nosie, jak wyglądają. Mówi, a w naszej branży, proszę pana, jak się klienta nie ogoli dzisiaj w sobotę. To nie można go ogolić za tydzień, dwa razy. To golenie przypada na zawsze. Tak? I jest w tym, To jest jakiś taki też cudownie czeski fragment, i tak, z taką, z taką ym, ym, sympatią i serdecznością do tego golarza podchodzimy. Ale, ale w tym jego prostym zdaniu widać, jak ogromną zmianę w, dosłownie w ciągu kilku lat rowery wywołują w oby, obyczajowości, yy, w codzienności myślę, że to była, to była naprawdę fascynująca dekada i świetnym zabiegiem autora jest to, że pokazują właśnie za pomocą wycinków prasowych, mm -hmm. bo obserwujemy, czujemy te emocje, które ludzie, gdyby on to opisał e, jako historię po prostu, to byłoby chłodne, a tak, tak to widzimy e, jak, jak i czym ludzie się wówczas ekscytowali, widzimy różne też nietrafione na przykład wizje przyszłości, tak? Tam, e, tam, to tam, też jest wspaniałe. To jest zawsze wzruszające mm -hmm. patrzeć, jak sobie wyobrażaliśmy przyszłość, i tam jest taki fragment, na koniec tego rozdziału pojawia się kilka wycinków dotyczących pojawienia się z kolei samochodów, bo trzeba powiedzieć, że ten złoty czas roweru był bardzo krótki, bo tuż po tym, jak wynaleziono rower, który się no, poszedł w lód i stał się pojazdem masowym, to chwilę później dosłownie pojawiają się automobile. Mhm. Więc rower ledwie odmienił świat, już musi sam troszeczkę, no czuje oddech samochodów na plecach. I tam jest taki fragment właśnie... Gdzie autor pisze, no te samochody to chyba jednak się za bardzo nie przyjmą, mówi, bo ktokolwiek, kto kiedyś jechał rowerem i czuł właśnie ten wiatr na twarzy, no nie da się zapuszkować w takim samochodzie i odebrać sobie tej przyjemności. Tak? I oczywiście to jest zabawne i to jest wzruszające, ale szczerze mówiąc, jak jechałem dzisiaj sobie przez miasto i patrzyłem na ludzi stojących w korku, to jakoś. Cały czas mi dzwonił ten fragment z głowie. Mówię, Czy jak to jest możliwe, że myśmy się dali tak zapuszkować jednak. No właśnie, bo e, jakby historię roweru musimy już powoli zostawiać, bo nie, opowie, nie, nie, nie opowiemy wszystkiego na antenie, a poza tym zepsulibyśmy wam lekturę książki na okrągło sekretne życie roweru, a tego robić nie chcemy i każdy sobie po tej książkę powinien sięgnąć. Również e, czytając, oczywiście ta perspektywa e, feministyczna, czy ekologiczna, czy nie wiem, emancypacyjna jest ważna, ale ta książka też jest bardzo ciekawa dla wszystkich, którzy się zajmują UX-em na przykład, bo rower jest piękną historią zmiany. I tego właśnie, że on tak naprawdę nie zmienia się bardzo, ten szkielet i ten pomysł cały czas jest ten sam, ale właśnie cały czas ulega takim mikroinnowacjom. I jak one się przyjmują albo nie przyjmują, to też jest niezwykle ciekawe w lekturze tej książki, ale... Minęło ono już trochę czasu od wynalezienia e, e, Law machine, mhm. e, a nadal, m, na przykład w naszym pięknym kraju nad Wisłą, rower wzbudza u ludzi, m, u jednych ludzi oczywiście ekscytację, radość i chęć przytulania tego, e, jednak mimo wszystko, dosyć nieprzyjemnego w dotyku, że jeśli go przytulać e, przyrządu czy, czy e, nie wiem, jak to ładnie nazwać, przedmiotu transportowego, m, ale z drugiej strony wywołuje taką. Niechęć graniczącą z agresją u kierowców samochodów, którzy nienawidzą rower, rowerowców i jakby psy na nich wieszają, starają się ich potrącać na y, przejściach dla pieszych, y, trąbią, krzyczą i tak ale też u wszystkich ludzi, którzy y, wydaje mi się mają jakiś taki konserwatywny pogląd na świat, i to jest bardzo dziwne, bo jakim cudem, i ja na, na to y, na te pytanie odpowiedzi y, nie znam, jakim cudem przedmiot, po, po prostu przedmiot jest w stanie e, tak mocno podzielić ludzi e, na strony, nie? Na takich, którzy są e, za i, przy, i mówi się, że, że jakby, e, jak to było z tymi na początku PiSu, e, rządów PiSu, jak to było z tym, że, że cykliści, lewacy i wegetarianie? jakiś takie I, było jakoś tak. Że tak. to jest takie zestawienie, że, jakby, że jak ktoś jeździ na rowerze, to już na bank jest e, feministką, cyklistą, LGBT-em, e, właśnie, nie wiem, szalonym weganinem e, i na pewno przytula się do drzew. Bo, bo inni ludzie na rowerach nie jeżdżą. I to jest w ogóle dla mnie absolutnie zaskakujące w, w, tym, w tej dyskusji, y, która się rozpętuje wokół rowerów, że to się dzieje tak naprawdę od, od początku historii. Tak, od tego 1817, że cały czas jakby jest ta rozmowa na ten temat. To jest tak, to jest, to, jest, to jest fascynujące też w tej książce, właśnie jak widzimy, że pewne, pewne argumenty czy pewne linie podziału w zasadzie są obecne od. Od 200 lat od kontrower istnieje. Tam jest bardzo ciekawy fragment, to, to, to pierwsze wcielenie sporu w zasadzie, tak? Jest, mhm. jest rozdział Dandysi na skoropędach, czyli opowiadający o. o, o, o Wspaniały modzie. rozdział też. Słucham? Wspaniały rozdział, tak. Tak, bardzo, mhm. bardzo go też mm, polubiłem. Opowiada o tym, jak, jak właśnie lauf maszyny robi furore w Londynie przede wszystkim, ale właśnie wśród Dandysów, wśród, czyli na no, wśród. I tak o... ludzi już, no. Słucham? Zepsutych ludzi. Zepsutych ludzi, tak. I tu w zasadzie można powiedzieć, być może tu jest jakieś, jakieś, jakaś pra-przyczyna y, tego, tego problemu, że rower w, w swojej tej praformie jeszcze właśnie zaistniał najpierw jako, jako taka rozrywka y, no właśnie utracjuszy. Tak, no, no ludzi. jest napisane, że oni są potargani, że wyglądają z jakiś, y, absurdalnie, bo mają pół twarzy zasłonięte fularami y, tak, tak. Y, i że w, no, jakby, znaczy, no, no, śmiechu, no. no mówmy się, oni też, oni faktycznie na tych welocepedach się po Londynie rozbijają. Po pierwsze, dlatego, że nie interesuje ich to, że mogą komuś zrobić krzywdę, no bo nie po to są dandysami, żeby się innymi przejmować. No a po drugie, dlatego, że Laufpachny została wynaleziona rok wcześniej, i nikt za bardzo jeszcze na tym nie umie jeździć. Umówmy się, że ona na niej się jeździło też trochę trudniej niż na współczesnych rowerach, więc tam nosiło rzeczy, ileś tych wypadków było. Tak? Natomiast niesamowicie się na to też rzuca ówczesna prasa, zwłaszcza taka bulwarowa, która od razu czyni takie przeciwstawienie uczciwi, pracujący, zwykli ludzie kontra utracjusza na rowerach, mm -hmm. prawda? I to jest niesamowite, że to jest w zasadzie motyw, który mamy do dzisiaj, tak? Że na rower, jak się krytykuje rowerzystów z tych pozycji, o których powiedziałaś, to często jest takie powiedzenie, no, bo wy to macie czas, żeby się bawić w dojeżdżanie rowerem, tak? Prawda? No i jest... A powiedzmy sobie to yy, szczerze i otwarcie, że yy, jak sprawdzimy sobie... W... Na przykład w Google, ile nam zajmuje dojechanie w różne miejsca na rowerze i komunikacją miejską mm. albo samochodem, to komunikacja jest mniej więcej tak samo jak rowerem, mm. natomiast z samochodem jest po prostu dłużej, bo się stoi w tych korkach, e, Warszawa się przytyka i tak dalej, i tak dalej, więc ten argument jest nietrafiony. Argument z tym, że ale ja mam dzieci, więc muszę je wozić samochodem, też jest nietrafiony, bo ja też mam dziecko mm. i mogę je wozić rowerem. E, albo zakupy, albo jakieś mm -hmm. tysiąc takich jakby. Dziwnych argumentów, które da się zbić w zasadzie dosyć prosto, nie mając nawet specjalnej erudycji w, w sobie. A nadal ludzie twierdzą, że, że to jeżdżenie na że to jest tak no, takie niepoważne po prostu trochę. W zasadzie. Tak, znaczy myślę, chyba, że. Ważne wycieczki. To to jest, jest, no tak. właśnie, to jest chyba trafiłaś tutaj w sedno, bo wydaje mi się, że prawda, to jest kwestia tego, co jest dla nas czymś oczywistym, tak? Bo jak mówimy sobie o naszym planie dnia, to mówimy, pójdę odwieźć dzieci do, do szkoły pojadę do pracy, pojadę po zakupy, pójdę na rower, tak? Mm -hmm. Czy ktoś z nas powiedział zrobię to w a potem pójdę na samochód? Tak? Znaczy no nie, no nie powiedzieli, no w życiu, prawda? czy znaczy, to jest coś takiego, że, że w tamtych czynnościach ten samochód jest często zawarty do myśli, mm -hmm. tak? Znaczy jest oczywiste, że jak wychodzimy z domu i mamy gdzieś pojechać, to bierzemy kluczyki. Mm -hmm. e i właśnie chyba, a, a czasami idziemy na rower właśnie, mm -hmm. prawda? Czyli po to, żeby bez żadnego celu, no, znaczy bez celu, no super, tak? Jeździmy po to, żeby się odprężyć, żeby ćwiczyć. Mieć... Albo codzienna dawka ruchu, Albo zalecana codzienna... przez lekarzy. Tak jest, ale, ale właśnie yy, myślę, że kluczem do tego, żeby więcej osób jeździło na rowerach jest to, żeby... Rower był tym domyślnym elementem mm -hmm. codzienności, właśnie towarzyszym, tak jak o tym pisze Jody Rosen, tak, że on nam po prostu na co dzień towarzyszył, że mamy coś do załatwienia, wychodzimy z domu i nie bierzemy kluczyków do auta, tylko bierzemy kask albo nie. z jakie to jest skomplikowane, tak. yy, wykluczasz wtedy, tak? Wykluczasz piękne kobiety, w sensie takie, które. Dużo czasu poświęcają na to, żeby no. ułożyć fryzurę, zrobić sobie makijaż, ubrać się ładnie. No. Jak one wsiądą na ten rower, no to faktycznie z dużym musiały jechać bardzo wolno no. i bez wiatru, żeby dojechać w stanie nienaruszonym. Bo jednak mimo wszystko człowiek, który siada z roweru, no. wygląda jak człowiek, który siada z roweru. No niezależnie od Jasne. tego, jakby włosy ma potargane, twarz zaróżowioną, jest no. szczęśliwy. I tutaj jest wielka zaleta e, rowerów elektrycznych, o której mówiliśmy, tak, że tu na prawdę. przykład. E, ale no jednak ten pęd we włosach. Pęd z pozostaje tak? E, więc nie, myślę, miasto, że tu są jeszcze jakieś takie e, ja przeciwności. Panowie w garniturach na przykład uważają, że nie mogą w tym garniturze jechać na rowerze. No ale to właśnie chodzi o to, że oni uważają, tak? No Bo tak, jeżeli, to jeżeli, pomogą, e, no. jeżeli po, pojedziemy do miast, gdzie więcej osób jeździ rowerem, tak? do, 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 do Holandii, do Danii, do Niemiec, to zobaczymy całkiem sporą rzeszę panów. E, w garniturach, I tak. Pani no, na i, i, I pani na szpilkach. Tak tak tak. Jak? I pani na szpilkach, tak. Jakby to nie chodzi o to, żebyśmy spalili teraz wszystkie samochody, i wszyscy przesiedli na rowery. Ale jest mnóstwo sytuacji, w których spokojnie moglibyśmy jechać rowerem równie dobrze jak samochodem. Mhm. Pewnie jest, tak jak mówisz, jest, jest szereg okazji, przy których samochód sprawdzi się lepiej. Musimy zawieźć starszą osobę na wizytę do lekarza, tak? No, no, albo przewieźć szafę. Albo przewieźć szafę, no, ale umówmy się, no, no, kiedy ostatnio woziłaś szafę <laughs> własnym samochodem, tak? No, Nie najczęściej... wiem, ale ostatnio wio wiozłam półkę na rowerze, więc... No, no właśnie, tak, najczęściej jednak zamawiamy meble z dowozem, po prostu z IKEA czy, czy innego sklepu i, i, i tak to wygląda. Natomiast oczywiście jest cała, cały szereg sytuacji, w których samochód sprawdzi się lepiej i to, i to w ogóle nie o to chodzi, żeby wszystkie samochody zniknęły. Natomiast myślę, że jednym z kluczy do tego, żeby więcej osób jeździło na rowerze, jest właśnie przedstawienie sobie w głowie takiej, takiej przykładni, tak, że idę, mam coś do załatwienia. To, to biorę zapinkę, wsiadam na rower, tak jak stoi, tak? Nie ubieram mhm. się w rowerowe ciuchy, tak? Nie muszę mieć lajkry do tego, tak? Jak jadę, wiadomo, pojeździć sobie sportowo, czy potrenować, mogę się w nią ubrać. Czemu mhm. nie? Jest to na pewno wygodniejsze, tak? Ale jeżeli jadę do pracy, czy do... Do sklepu, czy spotkać się z znajomymi, nie mogę się ubrać e, zwyczajnie tak, jakbym się ubrał, jadąc samochodem, tramwajem, czy, czy, czy idąc pieszo. Tak? Więc, e... No i jeszcze dwie rzeczy dosyć istotne, bo musimy niestety kończyć te audycje, zawsze są za krótkie, a jeżeli chodzi o rozmowę o rowerze, to w ogóle powinien być e, być może cykl rower, a literatura. E, jest jeszcze, są jeszcze dwie ważne rzeczy. Po pierwsze to, że rower faktycznie poprawia humor. Jazda na rowerze. I to tak, jakby w sposób stwierdzony naukowo, bo to nie jest tak, że możemy sobie tak powiedzieć, bo nam się tak dzieje, tylko te endorfiny, jakby ten wysiłek, mm -hmm. ten pęd powietrza, to wszystko powoduje, że człowiek jest po prostu weselszy. Więc e, spokojnie można było sobie wymyślić taką kampanię promującą jazdę na rowerze: jedź na rowerze, nie będzie ci smutno. E, I byłaby to prawda, co gorsze. Tak. I druga rzecz, że w naszym e, toczonym jednak przez w, w dużej mierze e, i przez lata e, alkoholem w społeczeństwie. Ten, to, to wyjście, na przykład ze znajomymi na rower, e, przy tych jakby przepisach, które mamy, powoduje, że nie możemy po prostu pić tego alkoholu. I to też jest jakby, wprawdzie z, z samochodem jest, jest tak samo, e, chociaż nie wszyscy to, tego przestrzegają, ale ten rower też powoduje taki u mnie, przynajmniej taką chęć bycia zdrowym, bo to nie jest już kwestia e, tego, czy, czy ja sobie wybieram zdrowy tryb życia, czy nie, tylko po prostu, jak zaczynam jeździć na rowerze, to muszę odstawić e, używki, które mi szkodzą, dlatego że po prostu. Staje się niewydajnym mechanizmem zasilającym rower. Tak, myślę, I to, że to jest dosyć śmieszne. Dla mnie też takim, taką jedną z magicznych mocy roweru jest to, że on w jakimś sensie scala nasze pokawałkowane nowoczesne życie. Tak? Bo mhm. mamy właśnie taki plan dnia często bardzo podzielony, że tu, tu praca, tu właśnie zakupy, tu dzieci zawieść, tu na przykład trening, tak? I jedziemy mhm. jedziemy samochodem na siłownię po to, żeby pedałować na stacjonarnym rowerze, tak? I wjeżdżamy jeszcze windą do tej siłowni, tak? I jak się nad tym zastanowić, no to to jest jakiś kuriozum, tak? Mhm. Natomiast jeżeli jeżeli jedziemy przemieszczamy się między tymi różnymi naszymi codziennymi obowiązkami rowerem, to w jakimś sensie ten trening nam wychodzi no, gdzieś w międzyczasie, tak? Znaczy to się, to, Nie to musimy wszystko... mieć na to dodatkowego czasu. Możemy, na przykład w tym czasie, który zaoszczędzimy, jeżdżąc na rowerze, odpocząć. Co też tak. jest taką już niepopularną. Tak, formą i wydaje działania. mi się, że to, jest, to się też łączy z tym, co powiedziałaś, że rower ci skłania do różnych, do różnych nawyków właśnie dlatego, że. Bycie towarzyszką roweru i, 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 i współistnienie z nim na co dzień skłania nas do, 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 do różnych decyzji, i wydaje mi się, że w jakimś sensie właśnie to skleja te różne nasze pokawałkowane, po, pokawałkowane czynności. Tak? Bo to już nie jest tak, że pójdziemy na siłownię, a potem pójdziemy, mm -hmm. pójdziemy na, na imprezę. I, i się sponiewieramy, tak, mhm. niwecząc do pewnego stopnia efekty treningu, tak, tylko w jakimś sensie rower nam tą, ten, ten dzień łagodzi, no być może to jest też jakaś jego, jakaś jego moc. Nie, w ogóle rower jest absolutnie najwspanialszą rzeczą na świecie. Ja jestem wielką fanką rowerów, ty jesteś wielką, wielkim fanem rowerów, co słychać. Jody Rosen, który napisał książkę na Okrągło o sekretne życie roweru, również jest wielkim fanem rowerów. E, czytajcie, kochane e, słuchaczki, kochani słuchacze, tę książkę, bo jest to, poza tym, że właśnie możecie potem błyszczeć e, na spotkaniach towarzyskich, dużą ilością takich, takich bardzo ciekawych informacji, które jeszcze w dodatku są prawdziwe w dużej mierze. E, chociaż są te, tam fragmenty, w których Jody Rosen zaznacza, że jest tam ten wyścig mm, po Londynie mhm. i pisze o tym, że no to prawdopodobnie to się nie wydarzyło, tak? Albo jest bardzo mocno koloryzowany. Tam Jeden z uczestników tak. wyścigów wjeżdża w krowę, co mnie niestety straszliwie rozśmieszyło. Krowa prawdopodobnie nie była taka zadowolona, ani rowerzysta. Więc czytajcie tę książkę, jeździcie na rowerze, spróbujcie wybrać ten rower jako główny środek transportu i napiszcie nam, jak wam poszło <laughs> i czy jesteście dużo szczęśliwsi. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszedłeś do audycji. Bardzo ci dziękuję za to, że przeczytałeś, przetłumaczyłeś tę książkę. Bo, bo da wielu osobom wiele radości. A ja będę na pewno z dużym zaangażowaniem czytała fragmenty z tych artykułów różnym ludziom, bo uważam, że są absolutnie wspaniałe. I to, że te cyklistki są takie wściekłe i mają okrutne zapędy, wydaje mi się być nieprawdziwe, ale bardzo zabawne. Wam dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Was do słuchania audycji. Albo poczytam. Za tydzień, a teraz idźcie. E, najlepiej wsiądźcie na rower, pojedźcie do księgarni, kupcie książkę i ją czytajcie. O, ja myślę, że to jest idealne. Ona się nie zmieści do kieszonki e, koszulki koralskiej, ale do sakwy się zmieści. Do sakwy się zmieści, do plecaczka się zmieści, wszędzie się zmieści. Możecie ją też trzymać pod pachą, jeżeli umiecie e, jeździć e, trzymając jedną ręką mm, kierownicę. E, do usłyszenia za tym. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.